To zadam pierwsze standardowe pytanie na tego typu wydarzeniach, tak? Czy mnie słychać? Słychać, słychać, widać. Przynajmniej ja widzę i słyszę, myślę, że pozostali również. Dobra, jak słychać i widać, to fantastycznie. Słychać, widać, potwierdzam. Super, to fantastycznie, jak słychać i widać. Bardzo Was witam serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Wiertelak. I informatyką tak naprawdę zajmuję się od zawsze, w sensie odkąd pamiętam, czyli od bardzo, bardzo dawna. Generalnie przez różne technologie przechodziłem. Bardzo blisko mi jest z technologiami Microsoftowymi, dlatego dzisiaj będzie webinar poświęcony usłudze OneDrive. Od razu podpowiem jedną rzecz. Nie jestem w żaden sposób związany z Microsoftem, więc wszystkie opinie, które będę wyrażał dzisiaj na temat tego rozwiązania i tego produktu, są opiniami moimi prywatnymi. Także to jest moje zdanie na ten temat. Aczkolwiek uważam, że jest to bardzo fajna usługa i fajnie jest ją poznać. Dzisiejszy webinar pozwoliłem sobie podzielić na takie trzy części funkcjonalne. Tak naprawdę będę chciał powiedzieć o trzech elementach tej usługi, trzech elementach usługi OneDrive. Po pierwsze o tym, co jest dostępne przez przeglądarkę internetową, o tym, co jest dostępne z poziomu komputera osobistego, czyli aplikacji wbudowanej w Windowsa 10 i o tym, co możemy zrobić za pomocą urządzeń mobilnych. Zbudowałem sobie teraz takie mały lab na potrzeby tej prezentacji, także mam specjalnie przygotowany telefon, przeglądarkę i komputer. Parę ciekawych rzeczy będę mówił. Mam od razu do Was prośbę, jeżeli będą jakieś pytania, piszcie śmiało na czacie, postaram się na nie odpowiedzieć w miarę na bieżąco. Jeżeli na coś nie będę wiedział, to wrócę do Was tak naprawdę z odpowiedzią na to pytanie w jakiś tam sposób, albo na koniec prezentacji sobie to odłóżmy. No to co, zacznijmy. Spróbuję teraz udostępnić pierwszy ekran. Dobra. A właśnie, to jeszcze może zanim zacznę, pytanie, czy macie doświadczenie z usługą OneDrive, czy z tego korzystaliście do tej pory w jakiejś formie? Dobra, Michał mówi, że tak. No ja bardziej tak personalnie używam tylko do zdjęć tam zapisywania czegoś takiego, no bo chmura to jednak no jakby bank danych osobistych, więc no jedynie do takich personalnych rzeczy używałem zazwyczaj OneDrive na swoim laptopie. Okej, okay, spoko. Ktoś jeszcze? No ja mogę powiedzieć, że... O, przepraszam, proszę. No chciałam powiedzieć, że używałam, ale właśnie chciałam się dowiedzieć, jak to robić tak, żeby to było bardziej uporządkowane i żeby wiedzieć, co robię. Okej, okay, tutaj widzę, że napisze, że ona i clouda. Ja niestety Apple'owy nie jestem, więc tych technologii nie znam. Mniej więcej działają pewnie podobnie, ale dobra. To w takim razie, skoro jakieś doświadczenia drobne z OneDrive'em są, to przejdźmy do początku, czyli zalogujmy się tak naprawdę do naszej usługi. Logujemy się poprzez stronę internetową, standardową. Ja na potrzeby dzisiejszego warsztatu przygotowałem konto takie testowe. Więc nie będzie tam za dużo informacji, aczkolwiek będę się przełączał też na swoje prywatne konto. Tak, hasło to 8 gwiazdek, jakbyście chcieli tam wpisać. I tutaj od razu pokażę Wam pierwszą ciekawostkę, ponieważ ja jestem trochę świrem i maniakiem, jeżeli chodzi o rzeczy związane z bezpieczeństwem. Używam tak naprawdę do logowania do ważnych rzeczy uwierzytelniania dwuskładnikowego, czyli tak naprawdę poza loginem i hasłem jeszcze jest coś kolejnego. W tym przypadku jest to telefon komórkowy, na który dostaję potwierdzenie, czy mogę się zalogować, czy nie. Potwierdziłem na telefonie, w tym momencie mogę się zalogować do OneDrive'a. To jest bardzo wygodna rzecz, ponieważ tak naprawdę daje Wam zdecydowanie większe bezpieczeństwo. O tym będę też mówił podczas webinaru, który przygotujemy wspólnie z Biurem Karier. On będzie bodajże w maju, webinar dotyczący bezpieczeństwa, takiego w sieci i ogólnie w informatyce. Więc jakby dwuskładnikowe uwierzytelnianie polega na tym, że jakby logujemy się po pierwsze czymś, co znamy, tak, czyli login, hasło i czymś, co mamy przy sobie, czyli na przykład za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki czemu tak naprawdę zdecydowanie ciężej jest stracić nasze dane, plus jeszcze OneDrive ma w sobie jedną bardzo ciekawą usługę, o której za chwilę, żeby najważniejsze dane też zabezpieczyć. Dobra, podejrzewam, że widzicie wszyscy w tym momencie główny ekran OneDrive'a przez przeglądarkę internetową. Jeżeli moglibyście mi potwierdzić, byłoby super. Tak, widać. Dobra, dzięki Michale.
Okej. Okay. OneDrive tak naprawdę jest dostępny w trzech wersjach. W wersji podstawowej całkowicie jest za darmo, nie musicie za niego płacić, a potem jest taka wersja lekko rozszerzona, gdzie dopłacacie po prostu ekstra pieniądze za dodatkową przestrzeń. No i wersja najbardziej rozbudowana jako element pakietu Microsoft 365, gdzie w tym momencie z tego miejsca dostajecie bardzo, bardzo dużo. Ja korzystam w tym momencie z dwóch wersji. Na potrzeby dzisiejszego webinaru korzystam z tej wersji darmowej, która, jak spojrzycie tutaj na dole, jest pokazane, ile ma miejsca. Tutaj jest 5 giga dostępne w chmurze. Do tego można sobie tą przestrzeń powiększyć, wykupić bodajże chyba za 8 zł 100 giga przestrzeni, bądź jeżeli będziecie korzystali z OneDrive'a jako elementu pakietu Microsoft 365, wówczas w cenie dostajecie 1 terabajt, więc to wystarcza tak naprawdę na takie bieżące potrzeby. Natomiast ta wersja podstawowa, gdzie jest 5 giga, to jest mniej więcej odpowiednik małego pendrive'a na początek, w zupełności wystarcza. Teraz od razu pytanie, to jest chmura, więc wszyscy się pytają, gdzie jest ta chmura. Oczywiście to jest szereg wielkich serwerowni, ale nie tylko, ponieważ Microsoft eksperymentuje również z chmurą pod wodą. Jest taki bardzo ciekawy projekt Microsoftu, gdzie w specjalnych takich kontenerach, jak widzicie teraz na zdjęciach, projekt się nazywa Natick. Kontenery, w których są serwery, mniej więcej tak to wygląda od środka, są zatapiane w morzu i po prostu pracują sobie w morzu, dzięki czemu mają lepsze chłodzenie, a fajniej to działa. Także chmura nie tylko w chmurze, tak, ale również pod wodą. Dobra, to teraz przejdźmy do tego, czym jest i jak działa nasz OneDrive. Tak naprawdę OneDrive jest to fragment przestrzeni gdzieś dostępnej w chmurze, na której możemy sobie przechowywać swoje dane oraz używać tego narzędzia jako jednego z elementów do backupu naszych danych. W momencie, kiedy będziemy korzystali w szerszym zakresie z OneDrive'a, czyli będziemy go wykorzystywać na telefonie komórkowym, tablecie czy też na komputerze osobistym, wówczas tak naprawdę OneDrive może spełniać nam rolę automatycznego backupu. Tak? To, co będziemy zapisywali sobie na komputerze stacjonarnym, automatycznie będzie nam się zapisywało w chmurze. Tak samo zdjęcia, które zrobimy telefonem komórkowym, automatycznie przez OneDrive'a będą nam się zapisywały do chmury, dzięki czemu nigdy ich nie stracimy. Tak? Jest to tyle wygodne, że w momencie nawet utraty fizycznej urządzenia te dane zawsze mamy. Nawet mam paru znajomych, którzy strasznie się bronili na początku, jak im pokazywałem OneDrive'a. Słuchajcie, to jest fajna usługa, fajnie działa, podpinacie do komputera, wszystko się synchronizuje z automatu, dostajecie pełne bezpieczeństwo. Nie, po co mi to? Będę gdzieś tam swoje dane do chmury wyrzucał, absolutnie bez sensu. No ale jakoś przekonałem te osoby, po czym się okazało, że jak zalali komputer kawą i to, co było na komputerze, niestety stracili, to co było w chmurze zostało. Pokażę wam, w jaki sposób te rzeczy, w jaki sposób robić automatyczny backup danych. To jest bardzo proste, tak naprawdę wystarczy 2 czy 3 kliknięcia. Co jeszcze można fajnego robić za pomocą OneDrive'a, poza tym, że można te dane przechowywać? Tak jak widzicie, ja mam tutaj kilka folderów. Jeden na potrzeby dzisiejszego webinaru, do którego wrzuciłem parę zdjęć. Można się tymi danymi i tymi dokumentami w prosty sposób dzielić. Tutaj mamy taki bardzo fajny przycisk udostępnij. W momencie, kiedy go kliknę, mam dwie możliwości. Mogę albo wysłać do kogoś maila z informacją, słuchaj, ten plik, folder zostanie do ciebie udostępniony, bądź mogę wygenerować sobie takiego linka. I teraz mam takie możliwości, że mogę dać ten link każdej osobie, która go będzie miała. I ta osoba może też edytować, czy jeżeli możemy sobie na przykład w grupie studentów, tak jak wy jesteście, pracować wspólnie nad jednym dokumentem, możecie sobie go edytować, możecie nad nim pracować, bądź można go udostępnić w trybie tylko do odczytu. W wersjach płatnych jeszcze można ustawić automatyczną datę wygaśnięcia i można ustawić sobie hasło do takiego folderu, dzięki czemu nikt niepowołany do niego się nie dostanie. Oczywiście trzeba najpierw znać też link, tak? Aczkolwiek można też wysłać po prostu zaproszenie mailem do konkretnej osoby. Co jest też bardzo ciekawe, w momencie, kiedy wiele osób korzysta z OneDrive'a i macie konta na OneDrive'ie, jeżeli udostępnicie sobie taki folder, to na komputerze można sobie taki folder podłączyć jako folder fizyczny i tak naprawdę z perspektywy waszej jako użytkownika tak naprawdę nie widać, co się dzieje
co się dzieje z tym folderem, tak naprawdę. No i wróć. Tak naprawdę z perspektywy użytkownika widać ten folder jako lokalny folder w komputerze, natomiast dane trafiają z automatu do chmury. Tutaj oczywiście na zakładce udostępnione, będziecie wtedy wszystko widzieli wszystkie udostępnione pliki i foldery i komu to udostępniacie. Kolejną ciekawą rzeczą, która jest zaszyta w OneDrive'a, w zasadzie w całą tą usługę chmurową Microsoftu, to jeżeli klikniemy sobie na ten przycisk w lewym górnym rogu ekranu, tutaj mamy dostęp do pewnych aplikacji Microsoftowych, które są dostępne z poziomu chmury. To jest Outlook, czyli klient poczty elektronicznej, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. To są aplikacje, których nie trzeba Wam zapewne przedstawiać. Jest też bardzo fajna aplikacja ToDo, kalendarz, jest też dostęp do Skype'a. O tych aplikacjach za dużo mówił w tej chwili nie będę. Na nich się skupię podczas mojego kolejnego webinaru, na który Was zapraszam za miesiąc, o tym, w jaki sposób wykorzystywać te darmowe narzędzia do lepszej produktywności i do lepszej pracy na co dzień. Natomiast bardzo fajne jest, pokażę Wam to na przykładzie może Worda. Zobaczcie, tutaj mamy przycisk nowy. Wybieramy sobie, że chcemy stworzyć dokument programu Word. W tym momencie w oknie przeglądarki otwiera nam się Word. Co prawda w wersji bardzo uproszczonej, a troszeczkę uboższej niż ta, którą mamy dostępną na komputerach. Natomiast tak naprawdę w pełni funkcjonalny Word. Możemy sobie coś tutaj zapisać. To jest bardzo ważne i bardzo fajna cecha OneDrive'a jest taka, że on w momencie, kiedy pracujemy nad tym dokumentem, automatycznie go zapisuje, więc nie musimy pamiętać o tym, żeby zapisać ten dokument, nie zapisywać. On z automatu go nam zapisuje, pokazuje w tym miejscu, że ten dokument jest zapisany. Możemy oczywiście mu zmienić nazwę. No i tyle. Ta nazwa została w automatyczny sposób zmieniona. W momencie, kiedy ktoś inny by pracował nad tym dokumentem, od razu takie zmiany będzie widać online'owo, nawet w trakcie edycji tego dokumentu. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że Microsoft OneDrive pozwala Wam na wersjonowanie swoich plików, czyli jeżeli stworzycie jakiś nowy plik, to ten stary nie jest z automatu usuwany z poziomu OneDrive'a, tylko jest przechowywana jego kopia w postaci innej wersji i można w prosty sposób, nawet jeżeli sobie nadpiszecie jakiś plik, coś z nim zrobicie złego, to tak naprawdę jesteście w stanie przywrócić sobie go do poprzedniej wersji z poziomu OneDrive'a. Ja teraz tego Worda sobie zamknę i zobaczcie, w folderze dokumenty pojawił się testowy plik Worda. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że za pomocą usługi OneDrive i tych wbudowanych mechanizmów można na przykład pliki PDF-owe sobie przerabiać do plików Wordowych, czyli można w prosty sposób sobie stworzyć z dokumentu PDF edytowalny dokument Worda. Drugą ciekawą rzeczą, pewnie już kolejną, jest coś, co się nazywa Persona Vault i to jest taki dodatkowy safe, który pozwala na przechowywanie bardzo ważnych dokumentów. W momencie, gdybyście na przykład stracili dostęp do swojego telefonu, to jeżeli ktoś nie macie, nie wiem, hasła na telefonie startowego, nie macie go w jakiś sposób zabezpieczonego, no to wiadomo, że osoba, która będzie miała wasz telefon, będzie miała dostęp do wszystkich waszych dokumentów, które są w OneDrive. Tak? Kliknie na aplikację i będzie to widziała, natomiast nie będzie miała dostępu do tego folderu. Tak, żeby do niego się dostać, trzeba się ponownie uwierzytelnić. I tak naprawdę w moim przypadku jest to uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli muszę za pomocą aplikacji na telefonie zatwierdzić takie logowanie. I w tym momencie mam dostęp do tego portfela z dodatkowymi dokumentami do magazynu osobistego. A co jest bardzo ważne, w wersji darmowej można przechowywać tylko trzy pliki, więc warto się zastanowić, jakie dokumenty chcemy tam trzymać.
Bardzo ważne jest też to, że ponieważ on jest w dodatkowy sposób zabezpieczony, więc jeżeli nic nie zrobimy przez 20 minut, nie wejdziemy do niego, nie zajrzymy do niego z poziomu przeglądarki internetowej, on się z automatu zablokuje, czyli tak naprawdę jest to miejsce, które chroni nasze dokumenty. Tutaj możemy trzymać tak naprawdę skan, nie wiem, dowodu osobistego, skan paszportu, jeżeli gdzieś podróżujemy, chociaż w dzisiejszych czasach jest to lekko utrudnione, ale możemy tam trzymać tak naprawdę nasze jakieś ważne zeskanowane dokumenty. Co jeszcze tak ciekawego, jeżeli chodzi o samego OneDrive'a w wersji przeglądarkowej? Tutaj tak naprawdę mamy przycisk ostatnie, tutaj widzimy wszystkie dokumenty, które pojawiały się w ostatnim czasie i możemy tak naprawdę sobie taki dokument otworzyć w wersji online'owej, możemy go otworzyć w programie Word, jeżeli mamy go na komputerze, możemy go pobrać, możemy go skasować i mamy coś takiego, co się nazywa historią wersji, czyli możemy tak naprawdę podejrzeć sobie, co w tym dokumencie przez jakiś czas się zmieniało i czy mamy jakieś starsze wersje. Może w tym momencie tego za bardzo nie widać, bo tak naprawdę tylko mamy dwa elementy, ale spróbujmy zrobić sobie mały eksperyment. Wejdę do tego dokumentu. Ponieważ jest wszystko na żywo, więc niestety pewne rzeczy będą trwałe i sobie zmienimy. Na przykład to nie jest dokument MS Word, tylko dokument Word. I zamiast stworzony zrobimy sobie wyedytowany podczas webinaru. Oczywiście zapisuję, no w tym momencie tak naprawdę nadpisałem ten dokument, który miałem stworzony. Czasami to się niestety tak zdarza. No i korzystając z tej funkcjonalności historia wersji, mogę sobie teraz tak naprawdę podejrzeć wszystkie wersje bieżącą i zobaczcie, mogę sobie podejrzeć z automatu wersję wcześniejszą, chwilkę potrzebuję. O, widzicie, w tym momencie tak naprawdę mam to, co zmieniłem, jak również w prosty sposób mogę się dostać do poprzedniej wersji tego dokumentu, mogę sobie tą wersję też przywrócić, bądź mogę sobie tą wersję pobrać, ewentualnie zapisać jako kopię w usłudze OneDrive. Ja sobie ją zapiszę jako kopię. Tak, on się pokazał jako testowy Word z jedynką, czyli jakby przywróciłem sobie poprzednią wersję tego dokumentu. Tak, jeżeli sobie zobaczymy, wejdziemy do folderu dokumenty, w tym momencie mamy dwa dokumenty, tak? Ten nasz testowy po wszystkich zmianach i testowy jeden cofnięty o jedną zmianę. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystywanie zdjęcia, to jest tak naprawdę przeglądarka zdjęć. Możemy sobie te zdjęcia, wszystkie, które mamy w usłudze OneDrive, przejrzeć w jednym miejscu w postaci takiej rolki zdjęć. Od razu pokazują nam się daty, kiedy to zdjęcie zostało wykonane, więc możemy sobie to podejrzeć i sortować po poszczególnych dniach bądź po miejscach. Tak? Jeżeli robimy zdjęcie telefonem komórkowym i mamy włączoną geolokalizację w telefonie komórkowym, to tak naprawdę będzie nam to sortował po poszczególnych miejscach, gdzie dane zdjęcia były wykonane. Oczywiście możemy też sobie tworzyć tematyczne albumy i przechowywać tak naprawdę te zdjęcia w postaci albumów. Tutaj, jak mówiłem, w udostępnionych widzimy to wszystko, to co udostępnialiśmy komuś, bądź ktoś udostępnia nam. No i mamy też folder kosz, do którego trafiają rzeczy, które gdzieś tam usuwamy. One przez kilka dni w tym koszu pozostają, zawsze można to przywrócić potem z kosza. Więc tak wygląda OneDrive od strony tak naprawdę przeglądarki internetowej. Teraz zostając na chwilę w oknie przeglądarki, ale podłączę sobie swój telefon komórkowy. Sekundka, pozwólcie tylko, że odblokuję ekran. Dobra, pytanko teraz, czy widzicie ekran telefonu? Tak, widzimy. Tak, widać. Dobra, super, dzięki.
To jest akurat telefon na Androidzie, natomiast testowałem na iOSie. OneDrive jak najbardziej też działa. Mamy tutaj aplikację OneDrive'a. On nam oczywiście pokazuje, że korzystamy z planu Basic, pokazuje, ile mamy miejsca zajętego, ile miejsca mamy do dyspozycji. I tutaj możemy sobie przejrzeć ustawienia naszej aplikacji. Tutaj mamy oczywiście te same pliki, które widzieliście przed chwilą w postaci przeglądarkowej. Mamy też nasz portfel, magazyn osobisty. Zobaczcie, jeżeli próbuję do niego się dostać, a w tym momencie jestem poproszony o podanie jeszcze dodatkowego kodu, ponieważ na telefonie jakby poza tym dwuskładnikowym uwierzytelnianiem jeszcze jest dodatkowy PIN, żeby do tego się dostać. Jak widzicie, OneDrive podpowiada, jakie dokumenty warto zeskanować i warto tutaj trzymać. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, z racji tego, że mamy aplikację mObywatel, która daje nam prawo jazdy i dowód osobisty w jednej aplikacji, nie ma potrzeby tego skanowania, natomiast to jest dobre miejsce, żeby tak naprawdę przechowywać chociażby nasz paszport. Tak? To jest rzecz, która czasami kopia naszego paszportu gdzieś za granicą może nam się przydać, a to miejsce jest dość bezpiecznym miejscem na przechowywanie tego typu dokumentów. Bardzo fajną rzeczą, jeżeli chodzi o OneDrive'a dla telefonów komórkowych, dla urządzeń mobilnych, jest to, ja tylko zmienię sobie jedną rzecz w ustawieniach. Bardzo ważne jest to, że on w automatyczny sposób może backupować nam dane. Wejdę sobie w ustawienia, ponieważ mam to wyłączone. Mamy tutaj coś takiego jak przekazywanie z aparatu. W tym momencie on nie przekazuje nam zdjęć z aparatu, natomiast w momencie, kiedy zmienimy sobie to ustawienie, ono automatycznie wszystkie zdjęcia, które zrobimy, czy wszystkie filmiki, które wykonamy za pomocą telefonu komórkowego, zostaną z automatu nam wrzucone do chmurki. Zaraz Wam pokażę, jak to sprytnie działa. Biorę sobie telefon komórkowy, włączam aparat. Dobra, żebyście widzieli dzisiejszy setup, jeżeli chodzi o nasze warsztaty. Zrobiłem sobie jakieś zdjęcie. Dajmy mu chwilę tak naprawdę na synchronizację, ale tak naprawdę za jakąś tam dłuższą chwilkę to zdjęcie nam się powinno pojawić w folderze Pictures. Pewnie potrzebuje tam kilkadziesiąt sekund na zaktualizowanie się. Co jeszcze jest ciekawego w aplikacji mobilnej, w tej aplikacji dostępnej z poziomu telefonu komórkowego? Coś, co mnie urzekło. Aplikacja idealna dla studenta, tak naprawdę. Czyli aparat, a w zasadzie mocno rozbudowany aparat wbudowany w aplikację OneDrive. Tutaj widzicie, jest taka ikonka aparatu. W momencie, kiedy ją klikniemy, przełącza nam się komórka w tryb aparatu, przy czym, jeżeli spojrzycie sobie na dole, mamy parę możliwości opcji, tak? Mamy dokument, mamy tablica i mamy funkcję wizytówka bądź zdjęcie. Czyli tak naprawdę możemy wybrać, co w danym momencie aparat ma zeskanować. Ja sobie wybiorę dokument i tak naprawdę ta aplikacja w tym momencie działa jak skaner. Zobaczcie, najeżdżam sobie na jakiś dokument, akurat u mnie na biurku leży książka. Niebieska ramka pokazuje, że aplikacja wykryła, że jest to jakiś tam obiekt, może to być jakiś dokument. W tym momencie zrobię zdjęcie, aplikacja pokazuje nam, że ten dokument ma mniej więcej takie krawędzie, pyta się, czy to jest ok, możemy sobie te krawędzie dowolnie zmienić, dopasować. W momencie, kiedy kliknę potwierdź, zobaczcie, że w tym momencie zdjęcie zostało wyprostowane. Mogę je oczywiście nałożyć jakiś filtr, mogę je troszeczkę na przykład wyostrzyć. Jeżeli na przykład to jest jakiś dokument, chociażby zeskanowane notatki, żeby nam nie zajmowały za dużo miejsca, mogę wręcz zrobić z tego papier, znaczy prosty dokument, czy też zdjęcie czarno-białe. Mamy narzucony jakiś filtr i w tym momencie klikamy na gotowe i on nas próbuje zapytać, w jakim miejscu to zapisać. Ja miałem stworzony taki folder jak skany. Zobaczymy, czy on go stworzy na nowo. Chociaż może inaczej zróbmy sobie. O,
Pamiętał, że miałem folder scan, ale spróbujmy sobie dodać. Okej. Moment. Nie działa mi ta klawiaturka. Dobra, muszę użyć klawiatury ekranowej. Dobra, nazwijmy sobie skaner. Klikam OK. No i potwierdzam, że ma się ten dokument zapisać w tym miejscu. I zapisz. Oczywiście mogłem jeszcze w międzyczasie zmienić nazwę. On w tym momencie ten dokument przekazuje. Za chwilę się nam powinien pojawić w folderze. Także jest to taka dość fajna rzecz, żeby w szybki sposób... O, możemy sobie zmienić nazwę z tego... Z tego poziomu, nie możemy zmienić nazwy z tego poziomu. O, tu możemy zmienić nazwę. Dobra. Możemy sobie go zatytułować okładka. I mamy taki dokument w prosty sposób zeskanowany do PDF-a. Ja otworzę może tą książkę na losowej stronie, żeby wam jeszcze pokazać, w jaki sposób sobie daję radę z tekstem, który też jest gdzieś tam pod kątem. Zobaczcie, bez problemu aplikacja wykryła krawędzie kartki. Robię zdjęcie. A co prawda ten telefon, który mam przy sobie w tej chwili, nie jest jakimś cudem techniki, więc ten aparat też nie jest super, super idealny. No ale jeżeli sobie... A wrzucimy go w formie chociażby dokumentu. Dobra, mamy to jako dokument. OK, mogę sobie go jeszcze trochę przyciąć, tą kartkę. Jak widzicie, od razu nam się włącza lupka, która pozwala nam na podejrzenie dokładnie krawędzi, żebyśmy nie ucięli przypadkiem sobie fragmentu tekstu. OK, potwierdź. No trochę nam, jeszcze poprawimy, bo trochę nam przyciął ten tekst. O, już nie powinien. Mogę oczywiście dodać do tego jakiś tekst odręczny, mogę dodać jakieś własne notatki. Klikamy na gotowe. Dobra. Tytułujemy go jako strona książki, zapisz. No i w tym momencie z automatu tworzy nam kolejny dokument jako strona książki. Także to jest bardzo, bardzo sprytny sposób na szybkie skanowanie notatek. Bardzo dobrze też to się sprawdza w momencie, kiedy skanujemy, jesteśmy na wykładzie. Co prawda w dzisiejszych czasach chyba 90% wykładów macie pewnie na WebExie. Natomiast w czasach takich normalności, kiedy mamy jakąś tablicę i chcemy zeskanować coś, co jest większego, ja spróbuję to zrobić z jednym elementem jeszcze, żeby wam pokazać. Weźmy sobie tablicę. I to jest jakiś certyfikat, który sobie wisi u mnie na ścianie. Dobra, robię jego zdjęcie. I on też w automatyczny sposób, zobaczcie, pod dość dużym kątem zrobiłem to zdjęcie, natomiast jakby aplikacja nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest w stanie to w prosty sposób przekręcić. Ja teraz może zmienię sobie filtry na odcienie szarości. Ewentualnie lekko rozjaśnione w kolorze. I zobaczcie, że w prosty sposób nawet rzeczy, które gdzieś są jakiś kawałek od nas, możemy sobie zeskanować, zrzucić do naszego folderu i tak naprawdę trzymać je w jednym miejscu. Powiem wam szczerze, że ja często jeżdżę na różne konferencje informatyczne, jeździłem, a i w momencie, kiedy
Było rzeczywiście coś ciekawego na tablicy, nawet jak siedziałem dość daleko od ekranu, to bez problemu można było sobie coś za pomocą właśnie OneDrive'a zeskanować, zrzucić i tak naprawdę mieć zawsze te dokumenty pod ręką, nie trzeba było notować, więc pod tym względem z perspektywy tak naprawdę osoby, która często jeździ na konferencje, bądź tak naprawdę was jako studentów, jest to bardzo fajne narzędzie, pozwalające tak naprawdę w prosty sposób przerzucać te rzeczy. Dobra, wejdźmy sobie teraz na chwilę jeszcze na OneDrive'a dostępnego z poziomu internetu. Nie wiem, dlaczego mi się to zdjęcie nie zapisało, ale do tego wrócimy. Natomiast zobaczcie, bez problemu dokumenty, które sobie wrzuciliśmy jako skany, pojawiły się nam dostępne przez przeglądarkę. I tak naprawdę możemy spróbować teraz to, o czym wam mówiłem, taki dokument wyocerować. Zobaczcie, że on już podpowiada, że to jest jakiś dokument, który możemy sobie w prosty sposób wyedytować. Nie cały tekst udało się znaleźć, ale zobaczcie, ja mogę spróbować skopiować sobie w tym momencie ten tekst, wrzucić do Worda. Proszę bardzo, tak? Czyli tak naprawdę na szybko za pomocą, oczywiście ten tekst wymaga poprawek, wymaga jakiejś tam edycji. Telefon, którym to robiłem, nie był jakiś super dobry, ale zobaczcie, jak w prosty sposób, wykorzystując narzędzia, które mamy pod ręką, jesteśmy w stanie taki dokument zeskanować sobie i przerobić go tak naprawdę na zwykły tekst. No oczywiście wymaga on troszeczkę pracy, troszeczkę dopracowania. Ale zdecydowanie bardziej nam to ułatwia pracę, ułatwia przygotowywanie notatek i tak naprawdę gromadzenie wiedzy i taką codzienną też pracę, ponieważ jakby OneDrive jest narzędziem, z którym jestem na co dzień i korzystam z niego na co dzień w różnych sytuacjach. Bardzo często też używam OneDrive'a jako usługi do przenoszenia danych pomiędzy komputerami, ponieważ zdarza mi się pracować na dwóch, trzech komputerach. Bardzo często to jest komputer służbowy, komputer prywatny i jeszcze drugi komputer prywatny, takim troszeczkę mniejszy, który gdzieś tam łatwiej mi jest zapakować w podróż. I tak naprawdę na każdym z tych trzech urządzeń mam zainstalowanego OneDrive'a jako fizyczną aplikację w Windowsie 10 i to, co wrzucę do folderu OneDrive'owego, natychmiast mi się migruje na wszystkie moje urządzenia, mobilne. Bardzo fajne jest też to, że w tej chwili, jeżeli macie konto uczelniane, podejrzewam, tam też macie OneDrive'a, czy tak samo jak ja mam konto na przykład służbowe w pracy, gdzie też mam OneDrive'a służbowego, to tak naprawdę na komputerze mogę sobie podłączyć dwie instancje. Mogę mieć OneDrive'a prywatnego, mogę mieć OneDrive'a służbowego jako dwie oddzielne aplikacje, dwa oddzielne foldery na dysku. Tak samo do telefonu komórkowego czy do urządzenia mobilnego można podpiąć dwa profile OneDrive'a, służbowy i prywatny. Sekundkę, a przerwa techniczna. I zobaczcie, w tym momencie to, co mówiłem na temat tego magazynu dodatkowych danych, pokazuje, że ze względów bezpieczeństwa ten magazyn za chwilę zostanie z automatu zablokowany, tak, za jedną minutę. Mogę w tym momencie kliknąć pozostaw odblokowany, natomiast on się może zablokować sam, więc te dane są zdecydowanie bardziej zabezpieczone. Ja w tym momencie nic nie zrobię, pozwolę mu się zablokować. Teraz jeszcze wam pokażę, co można ciekawego robić i w jaki sposób można dzielić się swoimi rzeczami. Tak jak wam mówiłem, możemy sobie dany folder udostępnić. Możemy go udostępnić w dwóch formach, tak? Możemy go udostępnić jako link i po prostu kopiujemy sobie takiego linka. On jest dość długi, średnio wygodny do korzystania, natomiast jeżeli ktoś korzysta też z OneDrive'a, możemy tak naprawdę podać jego konto.
ja sobie w tym momencie wykorzystam swoje konto prywatne. Możemy oczywiście, udostępniając taki link, wysłać też informacje. Dobra, możemy sobie coś kliknąć. Wysyłamy. Ja sobie od razu w udostępnionych widzę, że mam taki jeden element, który jest udostępniony. Mogę sobie zobaczyć od razu, został udostępniony. Sekundka, tutaj mam przycisk jeszcze i mogę sobie zobaczyć tak naprawdę, komu ten dokument udostępniłem. Po pierwsze, wygenerowałem link z dostępem, jak również udostępniłem go osobie, czyli tak naprawdę sobie swoim normalnemu kontu standardowemu, z którego korzystam i też mam jako osobę, która może edytować. Tak? Tak samo każda osoba dysponująca linkiem może edytować. Oczywiście mogę te uprawnienia odebrać, mogę w tym momencie usunąć taki link i tylko ja po zalogowaniu się jakby na swoje konto OneDrive'owe będę ten link widział. Jeszcze wrócę do tego, czemu się to zdjęcie nie zupdate'owało. Spróbuję zrobić raz jeszcze jakieś zdjęcie. Dobra. Okej, zdjęcie się na mnie... Dobra. Zdjęcie zrobiłem, zaraz zobaczymy, czy nam się powinno pojawić. Dajmy mu chwilę. Okej, ale teraz zróbmy sobie krótką pauzę, zanim to zdjęcie gdzieś nam się zsynchronizuje i nam dotrze do naszego komputera. Ja sobie jeszcze zweryfikuję, czy mam rzeczywiście to ustawione. Mam to ustawione, spróbuję jeszcze wymusić synchronizację. Mała sekundka. Dobra, to za chwilę. OK. To teraz mam pytanie do was. Czy do tej części, o której rozmawialiśmy, jakieś macie pytania? Ja mam pytanie, jeżeli mówisz, Tomku, że można zarówno OneDrive'a używać na przykład do swojego konta pracowego, tak, zawodowego i prywatnego i na przykład chcąc to wykorzystywać na telefonie, to ja jakby dwa razy muszę zainstalować tą aplikację i raz podając swoje dane związane z pracą, a raz swoje prywatne i tak trochę przechodzić między nimi, czyli będę miała dwie ikonki na telefonie i w zależności, którą kliknę. Aha, dodaj konto. Dodaj konto i w tym momencie dodajesz. Dobra, aha. Służbowe. To wygląda w ten sposób. Ja dodam teraz sobie swoje konto służbowe. Więc od razu zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście muszę podać hasło. O, to ciekawostka. To tak najczęściej. Nie, najlepsze jest to, że hasło jest. Hasło jest dobre. Spróbuję ręcznie z poziomu. O. Okej, okay. Hasło jest dobre, ponieważ ja w pracy u siebie też mamy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, co prawda w innej formie zrobione, ale muszę zaakceptować to logowanie na drugim telefonie. Słuchajcie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest bardzo fajna rzecz i warto z tego korzystać, bo daje wam zdecydowanie większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przechowywanie waszych danych. Okej, i w tym momencie tak naprawdę pojawiło się moje konto firmowe. Ja tutaj mogę się przełączać po prostu pomiędzy kontami, czyli mam jakby jedną aplikację. Ikonka od OneDrive'a jest jedna, natomiast tak naprawdę, żeby dostać się do danych, jak widzicie, to jest wersja osobista, konto osobiste.
akurat to na potrzeby tak naprawdę warsztatów, na potrzeby szkolenia, plus moje konto służbowe i po prostu przełączam się w prosty sposób pomiędzy tymi dwoma usługami, tak? Usługą firmową i usługą tak naprawdę prywatną. Więc ikonka od OneDrive'a na telefonie jest jedna, natomiast no, możemy sobie w dowolny sposób się przepinać po prostu pomiędzy kontami i te pliki po prostu będziemy widzieli raz dla konta służbowego, raz dla konta prywatnego. W przypadku komputera osobistego będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, po prostu będziecie widzieli, zaraz to wam pokażę, będziecie widzieli po prostu dwa foldery OneDrive'a, tak? OneDrive osobisty, OneDrive służbowy. Niestety jest to ograniczenie, może być jeden OneDrive osobisty, jeden OneDrive służbowy. Próbowałem podpiąć więcej osobistych, żeby parę rzeczy zrobić, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy warsztat, ale niestety jest ograniczenie jedno takie. Okej. Okay. Czy wyczerpałem twoje... Tak, dziękuję. W międzyczasie, jak ty to mówiłeś, to ja już to zrobiłam i tada, mam już dwa konta, dzięki. Super, okej. Okay. A ja pozwolę sobie jeszcze dopytać do tego, co pani Elżbieta pytała, bo skoro mogę mieć służbowe, to u mnie strasznie zwracają w pracy uwagę na RODO. Czy jeżeli ja tam coś będę wrzucać, to tam mam... Spełnione są te RODO-skie, bo tam gdzieś nie może wychodzić za Unię Europejską, czy ja tu powinnam powiedzieć o tym pracodawcy, że wrzucam sobie do takiego OneDrive'a te pliki? To znaczy tak, wszystko zależy od tego, jakie jest podejście w firmie w kontekście RODO. Natomiast plusem tego jest to, że najprawdopodobniej, nie mówię tego na 100%, ponieważ serwerownie Microsoftu, w których ta usługa jest świadczona, one są na całym świecie, ale najprawdopodobniej te dane są na terenie Unii Europejskiej, a korzystając w pracy z pakietu Office 365, raczej na pewno on jest na terenie Unii Europejskiej. Więc tutaj pod tym względem raczej nie powinno być tego problemu, natomiast warto jest spytać osoby, która odpowiada za tego typu sprawy formalne w pracy, tak, czy przechowywanie dokumentów, które gdzieś tam mogą zawierać dane osobowe właśnie w OneDrive'ie jest zgodne z RODO, czy niekoniecznie. Bardzo dziękuję. To jeszcze jedno dopytam, bo jak ja się loguję na Microsoft 365 w pracy, to na zupełnie inne konto niż to moje uczelniane. A rozumiem, że ten OneDrive mogę mieć to połączone, natomiast sam Microsoft 365 i tak się muszę inaczej logować na jedno czy na drugie konto, prawda? Tak, to są jakby trochę dwie różne usługi, natomiast jak najbardziej tak. Tutaj tak naprawdę w aplikacji OneDrive'a logujesz się do samej tej usługi OneDrive'owej, natomiast tak naprawdę widać trochę więcej, bo tutaj on pokazuje chociażby jeżeli chodzi o rzeczy w wersji pracowej, on tak naprawdę pokazuje jeszcze SharePointa, tak? Czyli tutaj mamy dostęp z poziomu OneDrive'a, mamy dostęp też do korporacyjnego SharePointa. Pięknie, dziękuję. Ok, macie jeszcze jakieś pytanie? Ok, myślałem, że będzie ich trochę więcej. Dalej coś nie zadziałało, z jakiegoś powodu zdjęcia się nie chcą mi wgrywać. O, kolejna osoba dołącza do nas. A nie wiem, co się wydarzyło, że nie chcą się wgrywać zdjęcia. Zajrzę do tego później. Powinny. Może coś mój telefon nie chce współpracować. Ale teraz wam pokażę jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o OneDrive'a z kolei w wersji na komputer stacjonarny. Wejdźmy sobie do folderu z udostępnionymi. Zobaczcie, ja udostępniłem folder o nazwie skaner. I ten folder udostępniłem sobie jako użytkownikowi. Teraz spróbuję wam pokazać jedną rzecz. Ustawienia. Dobra, zamknę to. Teraz mamy, nie wiem, czy widzicie takie małe okienko z napisem Microsoft OneDrive. Tak, widzimy. Dobra, to są tak naprawdę ustawienia OneDrive'a dla komputerów osobistych, czyli tak naprawdę dla naszego komputera, który mamy lokalnie. I tutaj oczywiście w tym miejscu możemy sobie dodać to konto służbowe. Ja go na tym komputerze jeszcze nie dodawałem, więc dodam je dzisiaj od razu. Okej, zaloguj się.
Prośba o hasło. Znowu prośba o uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To jest może, wydaje się, że to jest rzecz trochę upierdliwa i uciążliwa, natomiast przyznam szczerze, że z perspektywy bezpieczeństwa jest to bardzo wygodne. Mamy mniejsze prawdopodobieństwo utraty naszych danych. On mnie podpytuje, gdzie ten folder wrzucić. Klikam na ustawieniach domyślnych. Dalej. I słuchajcie, tu jest bardzo ciekawa rzecz, to wam od razu pokażę i wytłumaczę na tej grafice, skoro Microsoft ją przypomniał w tym momencie. Ponieważ dzisiejsze nasze komputery najczęściej to są komputery wyposażone w dyski SSD, czyli dyski, które są bardzo szybkimi dyskami, natomiast te dyski mają stosunkowo niewielką pojemność. Tak? Ja mam gdzieś komputer taki, który wożę ze sobą, bo on jest bardzo malutki, natomiast on ma dysk tylko 64 giga. Standardowy, na którym pracuję, ma gdzieś tam 256 giga, natomiast no to są stosunkowo małe dyski w stosunku do starych dysków talerzowych, które miały gdzieś tam po 1 tera, czy nawet więcej pojemności. W związku z tym Microsoft OneDrive ma taką bardzo fajną funkcjonalność oszczędzania miejsca na dysku komputera. I mamy takie trzy tryby plików. I one są charakteryzowane tymi takimi ikonkami na dole pliku. Ja to potem pokażę wam na żywym organizmie, jak to wygląda. Czyli mamy plik z chmurką i to jest plik, który jest dostępny tylko online. Tego pliku nie będzie fizycznie na naszym komputerze, on jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu chmurki. W momencie, kiedy klikniemy na ten plik na komputerze, on w tym momencie pobierze nam się z internetu i będziemy mieli do niego dostęp. Jak skończymy z niego korzystać, to po określonym czasie ten plik nam po prostu fizycznie zniknie z komputera, zostanie tylko jego kopia w chmurze, natomiast będziemy mieli na komputerze reprezentację graficzną tylko, że taki plik mamy. A drugi z takim ptaszkiem to jest z kolei plik, który jest na tym urządzeniu w danym momencie. Czyli jeżeli jesteśmy odłączeni od sieci, to do tego pliku możemy też korzystać, aczkolwiek on jest tylko w danym momencie na naszym komputerze. No i trzeci z zielonym tłem plik mówi nam, ta ikonka nam mówi o tym, że ten plik jest zawsze dostępny. Czyli tak naprawdę możemy go mieć dostępnego, nawet jeżeli jesteśmy nie podłączeni do internetu. Aplikacji mobilnej nie chcemy pobierać, bo już ją mamy. Dobra, to nam się w tym momencie podłączyło. I tutaj mamy drugi bardzo ważny przycisk, wybierz foldery. I w tym miejscu możemy sobie tak naprawdę wybrać, które foldery z naszej chmury mają nam się pokazywać fizycznie na komputerze. Tutaj jeszcze widzę, że ten plik, który udostępniliśmy, on się nie pojawił. Podejrzewam, że będę musiał wykonać jedną jeszcze rolę, jedną funkcję po stronie OneDrive'a chmurowego, żeby ten plik się tutaj pojawił. Kolejna ważna rzecz, jak już jesteśmy przy tej aplikacji OneDrive na komputerach stacjonarnych, to jest to, o czym mówiłem, kopia zapasowa. Zobaczcie, jest specjalna zakładka kopia zapasowa i tutaj mamy coś takiego jak zarządzaj kopią zapasową. I on nam podpowiada, że te foldery, czyli pulpit, dokumenty i obrazy, możemy je zawsze synchronizować i trzymać je w postaci kopii zapasowej. Czyli to, co będziemy wrzucali z automatu do tych folderów trzech, nawet jeżeli to będą lokalne foldery na naszym dysku twardym, one zawsze będą backupowane do OneDrive'a. Więc warto o tym pamiętać i warto sobie tą kopię bezpieczeństwa uruchomić. Tutaj mamy takie rzeczy techniczne, czyli jeżeli nam spadnie szybkość łącza poniżej jakiejś wartości, to żeby na przykład nie przesyłał plików pomiędzy chmurką. Tu jest też ciekawa zakładka pozwalająca nam na współpracę nad plikiem i tak naprawdę synchronizacji tego pliku. Ja w tej chwili wybrałem sobie aplikację Office jako taką aplikację nadrzędną do synchronizowania tych pakietów, nad którymi pracuję. No i w przypadku konfliktu system mnie zapyta i pozwoli mi wybrać, czy ma scalić te zmiany, czy zachować dwa oddzielne pliki, tak? Bo należy pamiętać, że jeżeli gdzieś sobie udostępniamy pliki, no to różne rzeczy mogą się z tym dziać.
Co jeszcze? Tutaj mogę sobie określić też czas, po jakim magazyn osobisty, tak? Bo ten magazyn osobisty, który widzieliście w postaci na stronie internetowej czy na telefonie, on się po jakimś określonym czasie wyłącza. Tak? Taki sam dostęp do tego magazynu osobistego mamy z poziomu naszego komputera osobistego i też możemy określić, po jakim czasie ma się zablokować. Ja mam ustawione standardowo 20 minut. Tak? No oczywiście mam automatycznie uruchomioną usługę w momencie, kiedy loguję się do Windowsa. I co jest bardzo ważne i bardzo fajne, nie wiem, czy o tym wiecie, mam nadzieję, że tak. Jeżeli macie ustawione w Windowsie logowanie za pomocą hasła, czyli musicie podać do Windowsa 10, żeby go uruchomić, login w postaci coś tam, małpka, Outlook.com bądź konto Microsoftu użyliście do logowania do komputera, to on automatycznie was zaloguje do OneDrive'a. Także to jest bardzo wygodna rzecz. Spróbuję wam później pokazać, w którym miejscu to ustawić i jak to ustawić. Co ważne, w momencie, kiedy urządzenie będzie w trybie oszczędzania baterii, to ma mi zatrzymać synchronizację, żeby nie używać. Jeżeli będzie podpięte chociażby poprzez internet mobilny, to też mam ustawione, żeby nie synchronizował mi plików. Z racji tego, że robię dość dużo zdjęć, mam sporo grafik, więc nie chciałbym sobie przypadkiem wykorzystać całego pakietu internetu mobilnego, który gdzieś tam mogę mieć. Do tego mam informacje, zawsze mi się będą wyświetlały powiadomienia, jeżeli ktoś mi udostępnia jakąś zawartość, bądź edytują osoby moje pliki, które gdzieś tam są udostępnione. No jak również mam alerty w momencie, kiedy ktoś usuwa bardzo dużo plików w jednym czasie, bądź w ogóle usuwa jakiekolwiek pliki po stronie chmury. I to, o czym mówiłem, czyli mam ustawione, jeżeli chodzi o komputer swój stacjonarny, oszczędzanie miejsca i pobierania plików podczas ich używania. Także tak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o OneDrive'a i te wersje prywatna versus służbowa. Zobaczcie, pojawiły mi się dwie ikonki OneDrive'a. OneDrive Attender, czyli to jest mój OneDrive służbowy. On jest pusty, ponieważ akurat w pracy wdrożyliśmy Microsoft 365 nie tak całkiem dawno, a w związku z tym jakoś już częściej korzystałem z swojego prywatnego OneDrive'a. Jestem do niego bardziej przyzwyczajony, więc ten służbowy jest trochę pusty. No i drugi mój OneDrive prywatny, osobisty, z którego korzystam na co dzień. Jak widzicie, tych plików tutaj trochę jest. I zobaczcie, tutaj też jest ten moment. Może zmienimy sobie ikony na bardziej wyraźne. Dobra, no, może nie aż tak dużo. Dobra, jak widzicie, tu jest też folder. O, i zobaczcie. Przy folderach mamy informację, jaki to jest folder, tak? Czyli mamy chmurkę, czyli ten folder jest dostępny tylko z poziomu chmurki, a tutaj jak na przykład folder OneNote'a jest dostępny tak naprawdę zawsze z poziomu tego komputera. Pojawił się też jeszcze jeden symbol, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest taki symbol z człowieczkiem. To pokazuje nam, że ten folder, który mamy fizycznie gdzieś na komputerze, poprzez OneDrive'a jest udostępniany innym osobom. Także od razu widzimy, że taki folder jest w danym momencie udostępniany. I zobaczcie, tutaj mam folder magazyn osobisty. Standardowo w moim przypadku prośba przy próbie zalogowania się o potwierdzenie mojej tożsamości, czyli uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Muszę go się zautentykować. Mam jakiś problem. Dobra, czasami tak to się dzieje w pokazach na żywo, że coś nie zadziała. I w tym przypadku z jakiegoś powodu autentykator nie zadziałał. Dobra. Ale zawsze można skorzystać z hasła.
Okej. Dobra. Zostawmy to na chwilę. Z jakiegoś powodu wyszło, że nie pamiętam hasła. Może dlatego, że ostatnio je zmieniałem, ponieważ padłem atakiem phishingu, padłem ofiarą phishingu i na szybko zmieniałem wszystkie hasła i po prostu z tego hasła nie pamiętam, ponieważ loguję się do komputera w trochę inny sposób, więc czasami tak się zdarza, że coś nam nie wypali. Dobra, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o OneDrive'a na komputerze i o to, jak udostępniamy sobie foldery. Ja teraz się na chwilkę muszę zalogować jeszcze do mojego OneDrive'a tego dużego. Teraz pytanie, czy się zaloguję. Sekundka. Dobra. Okej, okay, zalogowałem się do mojego OneDrive'a, z którego korzystam na co dzień. Wejdę sobie w foldery udostępnione. I tutaj się pojawiają foldery, które ja udostępniam, jak również foldery, które zostały udostępnione mnie. Jak widzicie, na dole jest folder Scanner, który został udostępniony dla mnie. I ja mogę sobie, teraz zobaczcie. A ten folder został udostępniony dla mnie. W momencie, kiedy go wybrałem, pojawiła mi się na górze możliwość udostępnienia, dodania tego folderu do mojej usługi OneDrive. Czyli w momencie, kiedy kliknę dodaj, klikam dodaj folder i w tym momencie ten folder Scanner pojawia się od razu na liście moich plików. On sobie gdzieś tam się, tutaj widzicie, ten folder się pojawił. Jako folder już dopisany do listy moich plików, czyli ktoś mi go udostępnił ze swojego OneDrive'a i teraz zobaczcie, przeloguję się na aplikację na komputerze stacjonarnym, odświeżę sobie wygląd. Dobra, tutaj się nie pojawił, ponieważ na komputerze jeszcze muszę to zatwierdzić z poziomu tej aplikacji, z poziomu ustawień OneDrive'a, czyli wybieram sobie foldery. I ten folder Scanner powinien być na samym, o, jest tutaj, dobra, jest, więc on się powinien u mnie się powinien pojawić. Jest. Tak, czyli zobaczcie. Tak naprawdę w bardzo prosty sposób mogę mieć dostępny od razu folder, który został mi udostępniony przez kogoś, tak? Czyli mogę sobie, załóżmy, tą okładkę podejrzeć. Otworzyła mi się w drugim oknie. O, proszę zobaczyć, mogę sobie tą okładkę podejrzeć fizycznie tak naprawdę już na swoim komputerze, nie muszę być nawet zalogowany do tej chmurki. Co ciekawe, do tego folderu też mogę przerzucać jakieś inne rzeczy. Weźmy, wrzucimy tam sobie jakieś załóżmy zdjęcie. Weźmy jakieś sobie pierwsze z brzegu. A może nie pierwsze z brzegu. Ale weźmy sobie jakieś zdjęcie i teraz zobaczcie, tak naprawdę do tego folderu Scanner kopiuję jakieś zdjęcie. Ono w tym momencie ma status synchronizacja, jest dostępne w tym momencie fizycznie na moim komputerze i teraz zobaczcie, przełączę się na tego OneDrive'a. Na tego OneDrive'a, z którego korzystaliśmy. Folder Scanner, zobaczcie, że liczba przeskoczyła na 5 i w tym momencie za mocno kliknąłem, o, i zobaczcie, i w tym momencie to zdjęcie też się w prosty sposób wgrało, tak? Czyli tak naprawdę możemy, korzystając z tej usługi, współdzielić sobie nawet folder pomiędzy naszymi urządzeniami dowolnymi, tak? Może to być nasz komputer. Zobaczcie, zrobię to samo w tym momencie, zajrzę, jak to wygląda w przypadku naszego,
telefonu. Zobaczcie, w folderze skaner. Jeszcze nie ma, ale proszę bardzo, to zdjęcie też nam się pojawiło, tak? Czyli w bardzo prosty sposób możemy, wykorzystując tą usługę, współdzielić sobie dokumenty, współdzielić sobie tak naprawdę folder, w którym będziemy trzymali jakieś elementy do wspólnej pracy. Także to jest pod tym względem bardzo fajne narzędzie. Na kolejnych warsztatach za miesiąc, kiedy będę mówił o produktywności i o tym, jak ogarnąć swoje cyfrowe biurko, pokażę, jak korzystać też z innych narzędzi, z innych mechanizmów związanych właśnie z większą i łatwiejszą bardziej efektywną pracę. Dobra, teraz pytanie do Was, znowu zróbmy sobie chwilkę przerwy, ja muszę też łyka picia zrobić. Czy macie jeszcze jakieś pytania do tego, co teraz pokazywałem? Hej, nie usnęliście tam? To ja się znowu zapytam, wiem, ale mnie to ciekawi. Czyli jeżeli jest sytuacja taka, że ja przerzucam sobie swoje zdjęcia z aparatu do OneDrive'a, tak żeby nie zginęły, żeby były, że jak mi telefon ukradną czy cokolwiek, żebym to miała. Ale wpadam na pomysł i robię porządki w swoim telefonie, w aparacie i wywalam zdjęcia, które stwierdzam, że mi się są niepotrzebne. Czy automatycznie usuwają się w OneDrive'ie, czy tam muszę wejść i też zrobić swój własny porządek i pousuwać to, czego ja nie chcę? Czy to działa, czy to jest zsynchronizowane, że jak ja usunę w telefonie, to się usunie w OneDrive'ie, czy to kompletnie, jak już tam się zapisało, to już po prostu tam jest, choćbym usunęła w telefonie? Okay. Takie moje pytanie jest. Powiem Ci, że to jest fantastyczne pytanie, czekałem, aż ktoś je zada. Bardzo Ci dziękuję za to i to jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. To zależy. Mianowicie to zależy od miejsca, w którym będziesz usuwać te zdjęcia, bo jeżeli to zdjęcie usuniesz fizycznie w telefonie, załóżmy korzystając, nie synchronizowałem się to zdjęcia, więc niestety tego nie pokażę, ale nie wiem dlaczego, coś mi jedna rzecz nie zadziałała. Zdarza się tak przy pokazach na żywo. Jeszcze spróbuję to zrobić, ale nie wiem dlaczego się to nie zadziałało. Nie, no, jestem podpięty po Wi-Fi, więc z tym nie powinno być problemu. Dobra, jeszcze sobie w jednym miejscu jedną rzecz sprawdzę, ale zaraz wrócę do twojego pytania, tylko na szybko jeszcze jedną rzecz zrobię, bo chciałem to właśnie pokazać na tym przykładzie. Dobra, wymuszam synchronizację. I zobaczymy, co się wydarzy. A jeszcze sekundka. O. Dobra, pojawił się folder Camera Roll. Dajmy mu jeszcze chwilkę, żeby te zdjęcia sobie dosynchronizował, ale jest duża szansa, że w tym momencie to zadziała. I będę mógł to Wam pokazać. Generalnie to zależy od miejsca, w którym usuwamy zdjęcia. Jeżeli będziesz usuwać te zdjęcia fizycznie w telefonie, a za pomocą menadżera plików czy aplikacji Galeria w telefonie, to się usunie, w sensie usunie się z telefonu. Natomiast jeżeli będziesz to usuwać z poziomu OneDrive'a w telefonie, to w tym momencie te zdjęcia się usuną też z OneDrive'a. Mało tego, jest taki fajny przycisk, który jest w aplikacji OneDrive'owej w ustawieniach, który pozwala nam oczyszczać miejsce
na urządzeniu, czyli możemy tak naprawdę poprosić OneDrive'a, żeby zweryfikował, czy gdzieś się mu nie dublują zdjęcia, które są fizycznie przechowywane w telefonie i w aplikacji OneDrive, i on wtedy zaproponuje tak naprawdę usunięcie tych zdjęć z poziomu telefonu, zostawi je oczywiście na OneDrive'ie. Także tak to wygląda. Chciałem to pokazać na żywo, ale widzę, że mi się nie do końca chciało to synchronizować. No niestety, urok pokazów na żywo. Okej, dobra. Czy jeszcze jakieś pytanka macie? Ja mam pytanie, tylko ono chyba nie jest tak bezpośrednio związane dokładnie z webinarem, tylko związane bardzo z OneDrive'em. Bo ja właśnie w trakcie webinaru sobie wpisałem tak z ciekawości coś tam na internecie, żeby to poszukać, wiadomo, cokolwiek ciekawego, tak żeby włączyłem OneDrive'a, no i wyskoczyło mi, że można dokupić na Allegro, między innymi na różnych stronach, dożywotnie doładowanie. I jestem ciekawy, jak to działa i czy to w ogóle jest zgodne z licencją Microsoftu i tak dalej, bo z tego, co tam jest napisane, to oni tam oferują to w formie tak, że to działa na zasadzie jakichś poleceń. Tam nie do końca zrozumiałem, jak to działa, ale im się wysyła link do poleceń i to jakoś niby można dzięki temu właśnie dodać sobie dokładnie na tym ekranie jakoś gigabajty. I jeszcze też doczytałem na internecie, że opłaca się przez VPN-y jakieś bangladeszkie i różne inne takie VPN-y też sobie kupić, na przykład te 100 giga czy tam terabajt jakoś tak, tą przestrzeń dodatkową, i to też się bardzo opłaca. W sensie to są bardzo sprawy groszowe i się bardzo opłaca. I jak pan na to patrzy? Dobra. Z racji tego, że nic mnie nie wiąże z Microsoftem i to są moje prywatne opinie, więc powiem, jak ja uważam. Generalnie tak, jeżeli chodzi o dokupowanie przestrzeni na Allegro i kombinowanie w ten sposób, stanowczo odradzam. To jest tak samo, jak kiedyś była taka moda na kupowanie udziałów w kontach, nie wiem, do Spotify'a, do Netflixa i tak dalej, że można było kupić sobie to na Allegro. Nie jest to na pewno zgodne z licencją Microsoftową. Co do testowania z VPN-em i szukanie tego gdzieś w Bangladeszu i tak dalej, przyznam szczerze, nie próbowałem. Może też dlatego, że jakby perspektywa, inaczej, koszty tej usługi OneDrive'owej, one nie są aż tak wielkie, zaraz wam to pokażę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o premię? Bo bardzo fajną rzecz powiedziałeś, też chciałem o tym dwa słowa powiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy związane z jak można zdobyć więcej miejsca na OneDrive'ie. Oczywiście jest coś takiego jak premia za polecenie i w tym momencie, jeżeli zaprosisz swoich znajomych za pomocą tego linka, czyli tak naprawdę zakładacie sobie konto na OneDrive'ie, wchodzicie sobie tutaj na dole, klikacie w miejscu, gdzie jest informacja o ilości zużytych w tym momencie pamięci i zobaczcie, mamy coś takiego jak twoja przestrzeń dyskowa, premia za polecenie. W momencie, kiedy wyślecie znajomym ten link i znajomi za pomocą tego linka założą sobie konto na OneDrive'ie, wówczas wy i wasz znajomy dostaje 500 megabajtów ekstra przestrzeni. Czyli maksymalnie możecie sobie powiększyć pojemność OneDrive'a do tak naprawdę 15 gigabajtów. I to jest za darmo, za to w ogóle w żaden sposób nie płacicie, czyli możecie mieć maksymalnie 15 giga za darmo, pod warunkiem, że znajdziecie 20 znajomych, którzy założą wam z waszego konta, z waszego linka założą swoje konto. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pozostałe plany, jak to można sobie rozbudować i uaktualnić, no to możliwości jest kilka, tak? W zasadzie tak naprawdę możliwości są trzy, przy czym zyskujecie tak naprawdę najbardziej w dwóch, tak? Pierwsza możliwość to jest rozszerzenie sobie samej przestrzeni OneDrive'a do 100 GB i to kosztuje 8 zł miesięcznie. To kosztuje 8 zł miesięcznie. Druga opcja jest taka, że kupujecie sobie pakiet Microsoft 365 w wersji personal, płacicie 29 zł miesięcznie bądź 300 wyrocznie i w tym momencie macie cały pakiet Office'a, który możecie zainstalować na komputerze, plus 1 tera, jeżeli chodzi o OneDrive'a, plus chociażby takie rzeczy właśnie jak wygasające linki, które chronią hasłem,
jak również możliwość przywrócenia usługi OneDrive w przypadku ataku, jakiegoś szyfrowania dysków i tak dalej do 30 dni po ataku. Tak? Czyli to jest ten plus, że nawet jeżeli byście, bo przed tym was OneDrive nie chroni, tak standardowo. Czyli jeżeli macie OneDrive'a, którego macie podpiętego, tak jak ja mam podpiętego fizycznie do swojego komputera, w momencie kiedy, tak jak tutaj mam w tej chwili, w momencie kiedy złapiecie jakiegoś malwarea, który wam zacznie szyfrować dyski, niestety to co macie na OneDrive'ie również zostanie zaszyfrowane. W przypadku wersji tej 365 Persona Microsoft za 30 zł miesięcznie, macie możliwość cofnięcia się o 30 dni i jakby odzyskania tych danych, które zostały zaszyfrowane. Także kwestia tak naprawdę zbadania własnych potrzeb. Dla niektórych te 15 giga, które mają z poleceń, w zupełności wystarcza, bo to jest mniej więcej tyle, ile ma pamięci przeciętny pendrive. Niektórzy potrzebują 100 giga. Ja osobiście potrzebuję jednego terabajta, więc to jest kwestia waszych potrzeb. Nie wiem, czy wyczerpałem odpowiedź na twoje pytanie, czy jeszcze chciałbyś coś dopytać? Tak, bardzo dziękuję, jeszcze rozumiem. Dziękuję bardzo. Okej, macie jeszcze jakieś pytanka? Ja mam, bo tutaj kolega wydaje mi się, że wspomniał o tej jakby takiej, no, ciągłej, żeby móc mieć tego OneDrive'a bez ograniczeń. I wydaje mi się, że kiedyś widziałem to na oficjalnych stronach OpenOffice, znaczy Office 365, ale nie wiem, czy jest teraz ta funkcja, że tam za, nie wiem, chyba to było 300 czy ileś złotych, że tak już jakby na całe życie się kupowało tego zaraz, ale no nie jestem pewien, bo jak teraz tutaj widzę te oferty, to nie ma w nich tej oferty, co właśnie ja widziałem, więc trudno mi teraz to powiedzieć, czy ona faktycznie jest, czy jej nie ma. Generalnie to się zmienia przez cały czas. Jak ja zacząłem korzystać z OneDrive'a w czasach, kiedy jeszcze nie nazywa się OneDrive, tylko SkyDrive, bardzo dawno temu, na samym początku tej usługi, w ogóle jeszcze była taka opcja, że jeżeli udostępniliśmy swoje zdjęcia z telefonu, to dostawaliśmy ekstra jakąś przestrzeń. Także to jest oferta, która niestety cały czas żyje, ona się zmienia. Więc no różnie z tym bywa, tak? Kiedyś był jeszcze taki plan, gdzie było 50 giga na swoje dane, teraz jest 100 giga. No niestety to jest tak, że ta oferta żyje, natomiast z tego, co zauważyłem i zaobserwowałem, prawa nabyte wcześniej, a te prawa jakby nie wygasają, tak? Więc jeżeli ktoś wcześniej miał taką możliwość, to jak najbardziej będzie to miał. Natomiast no mówię, no to jest usługa niestety, która żyje. Zawsze bywa tak, że dostawcy próbują nam dać coś najpierw za darmo, potem trochę zabierać, bo i tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast tu jeszcze Ela powiedziała o jednej bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o zdjęcia i przechowywanie zdjęć w chmurze. W przypadku OneDrive'a nie ma takiego ryzyka, przynajmniej na ten moment, i nie słyszę, żeby coś takiego było, że zdjęcia, które wrzucamy, są zawsze w bardzo dobrej jakości i ta jakość nie zostaje ograniczona. Drugi dostawca, czyli Google, zrobił kiedyś coś takiego, że ograniczył ilość miejsca na przechowywane zdjęcia. Jeżeli ktoś chciał mieć wszystkie swoje zdjęcia, to bardzo mocno ograniczał i pogarszał jakość tych zdjęć. Także tutaj na to trzeba uważać i czytać od czasu do czasu to, co usługodawca do was wysyła. Natomiast, dobra, to teraz pytanko, czy jeszcze mamy jakieś pytania, czy mogę lecieć dalej i parę rzeczy jeszcze opowiedzieć. Okej, nie ma pytań, to dwie bardzo ważne rzeczy, bo zapraszając na ten webinar i tytułując ten webinar, powiedziałem, dlaczego wyrzuciłem swojego pendrive'a. Owszem, wyrzuciłem swojego pendrive'a, nie używam go na co dzień, zastąpiłem go bardzo mocno OneDrive'em z każdej możliwej strony, natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli o jednej bardzo ważnej rzeczy. A to, że wrzucacie swoje dane do chmury, że trzymacie je w chmurze, nie oznacza w 100%, że dane w chmurze są 100% bezpieczne. W sensie takim, że te dane mogą zginąć, te dane mogą wyparować z waszej chmury i warto te dane w jakiś sposób backupować i warto robić kopie zapasowych tych danych. Pamiętajcie, że ludzie dzielą się na dwie kategorie tak naprawdę, na ludzi, którzy robią backupy i na ludzi, którzy będą robili backupy.
innych kategorii nie ma. Znaczy mówi się jeszcze o trzeciej, że prawdziwi twardziele nie robią backupów. Ale z drugiej strony prawdziwi twardziele nie jedzą miodu, oni żują pszczoły. Więc generalnie słuchajcie, to, że korzystacie z chmury, to jest fantastyczne narzędzie, natomiast pendrive się przydaje chociażby po to, żeby zbackupować najważniejsze dane. Pendrive jest takim fajnym nośnikiem danych, który jest nośnikiem mocno odpornym na uszkodzenia. Ja ostatnio gdzieś odkopałem jakiegoś swojego pendrive'a sprzed chyba 8 lat i bez problemu do wszystkich danych się dostałem, które tam były. Więc pod tym względem to jest bardzo, bardzo bezpieczny nośnik, który no, można nawet ze 3 razy wyprać w pralce i z tymi danymi się też nic nie stanie. Oczywiście nie próbujcie tego robić w domu, szkoda pralki. Natomiast warto się backupować i nie warto ufać tylko chmurze, ponieważ przypadki z chmurami różnymi, nie mówię o chmurze Microsoftu, ale z różnymi chmurami różne przypadki się czasami dzieją. Tak? To, co widzicie, jest to chmura jednego z dostawców usług chmurowych w Europie sprzed 14 dni. Tak? 10 marca w Strasburgu ten dostawca chmury bardzo mocno zaczął migrować swoje dane z fizycznej serwerowni wprost tak naprawdę do chmury. W efekcie tego sporo usług nie działało, sporo klientów straciło w 100% swoje dane. A więc uczulam, tego typu sytuacje się zdarzają. To, że dane mamy w chmurze, nie znaczy, że te dane mogą nie zniknąć, te dane mogą nie wyparować. Mnie się to osobiście nie zdarzyło, natomiast uczulam, tak? Warto robić backupy. To jest jedna rzecz, którą chciałem tak podpowiedzieć i zwrócić wam na tą waszą uwagę. A druga rzecz, dlaczego nie korzystam z pendrive'ów. Nie korzystam z pendrive'ów dlatego, że jest to jedno z bardzo fajnych narzędzi do przeprowadzania ataków phishingowych, do próby wyciągania danych z nas, danych z organizacji, bądź też do wydobywania danych na nasz temat. Takie dwie historie. Nie wiem, czy widzieliście filmik, który wrzuciłem na media społecznościowe, zachęcając was do udziału w tym webinarze. Po tym filmiku na LinkedInie odezwał się do mnie jeden z osób, które obserwują mój kanał, i mówił: o, panie Tomku, fajnie, że pan wrzucił taki filmik, że pan mówi, że wyrzucił pan swojego pendrive'a. Ja kiedyś takiego pendrive'a znalazłem w windzie. No i nie dość, że znalazłem go w windzie, to bardzo szybko jeszcze ustaliłem właściciela tego pendrive'a. Tak? No, ciekawość tutaj odegrała główną rolę. Mnie też tak się kiedyś zdarzyło. Rzeczywiście, jak jeszcze mieszkałem w trochę mniejszym mieście, bo ja pochodzę z Kalisza, kiedyś idąc do pracy znalazłem na ulicy leżącego pendrive'a. Oczywiście wtedy też ciekawość wzięła w górę. Co prawda nie bezpośrednio, ale podłączyłem pendrive'a do komputera. I powiem wam szczerze, że w ciągu chyba 20 minut przeglądając dane, które są na pendrive'ie, ustaliłem, kto jest właścicielem tego pendrive'a. Zadzwoniłem do tej osoby, mówię: słuchaj, dzień dobry, panie Krzysztofie, znalazłem pańskiego pendrive'a. Tak? Ta osoba była zmieszana, ucieszona, no i pytała, czy za dużo tam nie przeglądałem po tym pendrive'ie. Tak? Bo to pamiętajcie, że na pendrive'ie przenosimy różne dane. Nie zawsze chcielibyśmy, żeby te dane trafiły w niepowołane miejsce. I taką samą reakcję właśnie miał ten człowiek, który się do mnie odezwał na LinkedInie. Mówi: tak, słuchaj, znalazłem szybko właściciela tego pendrive'a i oddałem tego pendrive'a. Ja wam teraz wrzucę jako ciekawostkę, bo o bezpieczeństwie będę mówił w maju, ale jako ciekawostkę wrzucę wam na czacie link do filmiku. Zachęcam do obejrzenia. To jest eksperyment z 2016 roku. Jak przeprowadzony na kampusie jednej z uczelni, gdzie grupa badawcza rozrzuciła kilkaset pendrive'ów na terenie całej uczelni. Oczywiście zainfekowanych oprogramowaniem, które dziwne rzeczy robiło, i sprawdzali, ile osób takiego pendrive'a podniesie, włoży do swojego komputera, ile tych pendrive'ów do nich wróci. I co się okazało, co drugi pendrive znaleziony gdzieś na ulicy został włożony do komputera, został uruchomiony i tak naprawdę został wykonany złośliwy kod, który na tym pendrive'ie był. Mimo że eksperci od cyberbezpieczeństwa dobrych
10 lat już mówią, słuchajcie, nie podnoście pendrive'ów, nie wkładajcie ich do komputerów. Ja sam z kolegami z pracy czasami na konferencjach gdzieś podrzucamy takie pendrive'y i patrzymy, jak ludzie reagują na to, w jaki sposób, co się dzieje z tymi pendrive'ami. Bardzo szybko taki pendrive trafia najczęściej do komputera. Także ja dlatego wyrzuciłem swojego pendrive'a, po pierwsze, że nie chcę, żeby moje dane trafiły w niepowołane ręce, a pendrive'a łatwo jest zgubić, bo dzisiejsze pendrive'y są naprawdę coraz mniejsze i naprawdę łatwo jest je zgubić. A po drugie, żeby mnie nie kusiło też, żeby nie podnosić pendrive'ów z ulicy i próbować włożyć ich do swojego komputera. Okej, myślę, że to chyba tyle, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego wyrzuciłem swojego pendrive'a. I chciałbym teraz od was dwa słowa usłyszeć, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ jesteśmy w dość małej grupie. Jak wam się moje dzisiejsze wystąpienie podobało? Z czym wychodzicie tak naprawdę po tym dzisiejszym wystąpieniu? A czego wam zabrakło? Bo to pozwoli mi dopracować tego typu wystąpienia w przyszłości. No to ja mógłbym coś powiedzieć od siebie. To mi na przykład bardzo się podobał dzisiejszy webinar i no, następnym razem bardzo bym chciał w sumie też uczestniczyć, bo z tego co pan wspomniał, to za miesiąc byłby taki następny. Generalnie będą trzy na różne tematy. Za miesiąc będzie webinar dotyczący właśnie efektywnej pracy i wykorzystywania takich narzędzi, między innymi, znaczy OneDrive będzie jako tło, tak? Natomiast tam będą inne narzędzia dość ciekawe, jak właśnie Microsoft To Do, jak Word, ten online'owy, jak OneNote, jako takie narzędzia pomagające codzienną pracę. Za dwa miesiące jest planowany webinar związany z Cyber Security, gdzie będę mówił sporo na temat bezpieczeństwa, jak się nie dać złapać. A w czerwcu jest planowany taki webinar, to też praktyczny, odnośnie LinkedIna. Jak z LinkedIna korzystać, na co zwracać uwagę, jak dopracować swój profil na LinkedInie. No to ja jeszcze coś chciałem wspomnieć, że no w sumie nigdy jakoś bardzo nie skupiałem się na tej ofercie OneDrive, w sensie ona tak była, ale jakoś z boku, ale to może dlatego, że jeszcze nie jestem przystosowany jakoś bardzo do chmur, chociaż no wykorzystywałem niektóre tam, ale to akurat nie był OneDrive. A jeśli chodzi o na przykład takie inne, jakby to powiedzieć, urządzenia, które przenoszą nasze dane, to ja osobiście no, z pendrive'ów jakoś w swoim życiu nie korzystałem za dużo, ale no, sam osobiście mam dysk jakby zewnętrzny i nie wiem, czy według pana są jeszcze jakieś takie warte utrzymania może, czy kupowania przenośniki takich danych, czy one w ogóle już są takie przestarzałe, że bardziej no, nie wiem, opłaca się robić backupy do jakiejś innej chmury, czy do jakiego może nośnika naszych danych? A powiem tak, dyski zewnętrzne mam dwa, nie zaglądałem do nich od 2 lat. Muszę sam z ciekawości sprawdzić, zobaczyć, czy rzeczywiście działają, czy tam coś jeszcze jest. Natomiast to są nośniki magnetyczne, więc z nimi jest zawsze ryzyko z takimi dyskami przenośnymi, uszkodzenia, etc., etc. Ja prywatnie backupuję się w taki sposób, że w domu mam dysk taki sieciowy i backupuję się na dysk sieciowy, a oprócz tego mam chmurę. Także ja korzystam w ten sposób. Dane, którymi muszę się dzielić w jakikolwiek sposób, tak jak wspomniałem, na przykład często robię też gdzieś zdjęcia, więc dzielę się tymi zdjęciami, to wykorzystuję do tego głównie OneDrive'a w tej chwili. 1 TB jest na tyle sporą przestrzenią w przypadku tej wersji z Office'em 365, gdzie bezproblemowo mi to wystarcza i nie czuję potrzeby jakby korzystania z czegoś innego. Z drugiej strony ja też jakby nie trzymam, nie wiem, filmów, seriali, tego typu rzeczy, więc też nie potrzebuję jakichś olbrzymich przestrzeni na przenoszenie danych. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dzięki. Mnie z kolei bardzo fajnie zaskoczyło to narzędzie do robienia zdjęć, skanowania i szczytywania OCR-em, tak jakby tych tekstów zeskanowanych. Fenomenalne. Dotychczas wykorzystywałam do tego zupełnie odmienną aplikację, wrzucając później właśnie na ten jeden dysk chmurowy, ściąganie, przeciąganie, to z reguły się pogubiłam, że tak powiem, albo byłam dużo spóźniona na wykładzie, a w tym wypadku to bardzo fajna i w jednym miejscu dostępna usługa. To bardzo dziękuję za tą wiedzę. I przy okazji dopytam, bo mówił pan, że będzie pan jeszcze wspominał na kolejnych webinarach o tym bezpieczeństwie. Trochę w kontekście tego OneDrive'a dopytam.
Nie mówię, że na zupełnie przygodnych, ale zdarza mi się logować na obcych komputerach, no nie przy swoim biurku na przykład, czy u jakichś znajomych. Z reguły zwracam uwagę na to, czy mają zapamiętywanie hasła, czy zakładając, że ja sobie zrobię to podwójne uwierzytelnianie, mogę to traktować jako coś bezpiecznego, czy lepiej się na tych obcych komputerach w ogóle nie logować na ten OneDrive? Okej, okay. Po pierwsze tak, uwierzytelnianie dwuskładnikowe załatwia nam sprawę, tak, ponieważ nikt się nie zaloguje wtedy bez tego drugiego elementu, tak, czyli pierwsze jest login, hasło, a drugie jest, drugim elementem jest potwierdzenie tego w jakikolwiek sposób. To może być właśnie aplikacja Microsoft Authenticator i włączenie tego uwierzytelniania dwuskładnikowego. To się włącza, zaraz pokażę gdzie od razu, jeżeli wejdziemy sobie na moje konto Microsoft, a mamy zakładkę zabezpieczenia. Oczywiście wymaga od nas podania hasła. Tutaj mamy coś takiego jak opcje. I tu dwie rzeczy pokażę, tak? Opcje zabezpieczeń i proszę zobaczyć, tutaj mamy. Ja mam uruchomionych kilka sposobów tak naprawdę weryfikacji. I tutaj mam włączoną weryfikację dwuetapową, tak? I ona tak naprawdę w dużej mierze załatwia nam temat. Drugą ciekawą rzeczą, która jest też dostępna tutaj, jeżeli się logujemy na różnych innych komputerach, możemy sobie podejrzeć, jest taka zakładka, która się nazywa aktywność logowania. I w momencie, kiedy sobie tutaj klikniemy, widzimy od razu, kiedy i gdzie się logowaliśmy. I od razu widzimy, jaki był tego skutek, czy zalogowaliśmy się pomyślnie, czy zalogowaliśmy się z jakąś tam wpadką. Ja zaraz jeszcze spróbuję pokazać, bo ostatnio zauważyłem na moim koncie, tym, z którego ja najczęściej korzystam, że była jakaś próba wejścia na moje konto z innego kraju. Może mi się to uda pokazać. Sekundka. Bo to też bardzo dobre pytanie było. Nie, on tak długo nie przechowuje tego, ale chociażby to moje logowanie, które mi nie wyszło, tak? Jest tutaj pokazane, że było jakieś logowanie niepomyślne i od razu pokazuje mniej więcej, z jakiego miejsca ta osoba próbowała się zalogować. Także zawsze możemy jakąś krótką historię sobie. A, proszę zobaczyć. O, proszę zobaczyć tutaj. Była próba 19 marca zaatakowania mojego hasła. I proszę zobaczyć. Próba automatycznej synchronizacji, synchronizacja nie powiodła się i proszę zobaczyć na miejsca. Rosja, Indonezja, Nepal, Stany Zjednoczone. Więc jakaś próba ataku gdzieś na moje konto prywatne była. Także tutaj można podejrzeć. Druga rzecz, którą też polecam, jeżeli logujemy się na obcym komputerze, używanie trybu in private. Pozwoli to nam na to, że te wszystkie zapamiętywacze haseł, typu LastPassy czy zapamiętywanie haseł, po prostu nie będzie tutaj w tym trybie in private najprawdopodobniej działał. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. To ja też może chciałem powiedzieć, że właśnie ta opcja z tym skanowaniem tych dokumentów, naprawdę fenomenalna, super sprawa. Wiem, że to było coś takiego podobnego w Evernote, tylko to było w Evernote tylko dla wersji premium, która jest płatna miesięcznie, a tutaj właśnie jest coś takiego za darmo, świetna sprawa. Sam osobiście posiadam OneDrive'a, tylko nigdy tego nie używałem. Zawsze, za każdym razem, jak miałem na przykład nawet aplikację w komputerze, to od razu włączałem ją, odinstalowywałem, czy na przykład jak na internecie, to w ogóle nie korzystałem, ale jakoś tak dzisiaj, jak zauważyłem tą funkcjonalność i zobaczyłem, jak to wszystko działa, no to naprawdę świetna sprawa. Ja trochę używałem OneDrive'a, znaczy używam tak od czasu do czasu dzięki przez studia, bo mamy dysk wspólny, na którym sobie wysyłamy różne materiały, PDF-y, notatki i to jest wręcz świetne do tego i teraz akurat ja akurat jestem w tej grupie osób, które będą robić backup. Jestem w tej grupie i właśnie też padłem już nieraz, czy to ofiarą phishingu, czy różnych innych niefajnych zagrań i właśnie w tej chwili już
i tym bardziej utwierdziłem się w tym, że muszę zacząć to robić, także a na pewno będę tym bardziej korzystał z OneDrive'a, bo ja sam posiadam peceta i laptop i tableta i telefon i bardzo dużo rzeczy, które widzę, że to może być naprawdę fajne, fajnie synchronizowane, super sprawa, także do tej pory używam Evernote'a, a widzę, że to jest na o wiele lepszym poziomie, jeżeli chodzi o wszystkie pliki i tak dalej, to świetna sprawa, super, jestem wręcz zachwycony i bardzo czekam na kolejny webinar z tym z ogarnięciem cyfrowego biurka, jak to pan nazwał. Bardzo mnie to zaciekawiło, fajna sprawa, no jestem bardzo zadowolony. Super, z mojej strony tyle chciałem powiedzieć. Super, dzięki wielkie. Panie Tomaszu, ja sobie jeszcze pozwolę jedno dopytać. To, że pan przed chwileczką tam odkrył, że tam ktoś próbował synchronizować z Nepalu, z Rosji, Stanów Zjednoczonych, czy to pana zaniepokoiło, że pan będzie zmieniał teraz wszystkie hasła, czy pan jakby jest pewny, że to jest dobrze zabezpieczone, że jakby nie puściło? Znaczy powiem tak, nigdy nie można być pewnym, że jest się dobrze zabezpieczonym. Natomiast widzę, że było niepoprawne logowanie. Gdyby to było poprawne logowanie, to natychmiast bym zmienił hasła. Natomiast ja i tak mam taką dobrą praktykę, że hasło co jakiś czas staram się regularnie zmieniać. Do tego staram się używać menadżerów haseł, żeby te hasła były raczej przypadkowe. Będę o tym szerzej mówił na webinarze majowym, tam gdzie będę mówił o bezpieczeństwie. Będę pokazał, w jaki sposób dbać o swoje hasła i o to, żeby te hasła nie wyciekały za bardzo i żebyśmy zawsze mieli gwarancję, że strona, na którą się logujemy, jest tą stroną, na którą się chcemy zalogować, a nie stroną podłożoną przez przestępców, bo powiem szczerze, że na dobrze zrobiony phishing prawie każdy jest w stanie się złapać. Ja jestem najlepszym dowodem. W zeszłym roku złapałem się na taki phishing. Skompromitowałem swój login, hasło. Na szczęście tylko tyle. Zareagowałem bardzo szybko się zorientowałem, że padłem ofiarą phishingu, więc nic więcej się nie stało. Natomiast no, można łatwo dać się złowić, więc będę o tym mówił. O, to ja się chyba kwalifikuję na ten kolejny webinar. Pięknie, dziękuję. Zapraszam, Biuro Karier będzie wysyłać informacje. Tak, to chyba wygląda na to, że do wszystkich uczestników dzisiejszego webinaru wyślę specjalną przypominajkę i że także jest, że zainteresowanie może być super. No okej, to czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy już powoli kończymy? No okej, więcej pytań nie słyszę, także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście, zostaliście do końca. Mam nadzieję, że sporo ciekawej wiedzy, sporo nowych informacji, że wyjdziecie z tego webinaru z taką praktyczną wiedzą, jak z pewnych rzeczy korzystać. Więc zachęcam też do kontaktu ze mną, tak? Możecie mnie znaleźć na LinkedInie, więc jeżeli chcecie o coś dopytać, porozmawiać, jestem na LinkedInie, złapcie mnie, zawsze odpowiem, zawsze pomogę. Nie zawsze od razu, ale zawsze pomogę, zawsze odpowiem, także tyle. Super, to bardzo, bardzo dziękujemy. No i pewnie co, widzimy się na następnych webinarach, coś tak czuję, także dzięki serdeczne. Ja zapraszam. Elu, jakbyś została chwilę, żebyśmy porozmawiali, tak. I jakbyś wyłączyła nagrywanie już. O tak, rzeczywiście. Dziękuję.